Witajcie w naszym nowym odcinku. Trochę nas nie było. Lecz dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dla łosi, więc rozsiądźcie się wygodnie, zobaczcie sobie coś dobrego, jakąś herbatę czy tam kawę i zapraszamy. Więc tak, ja zacznę. Moja historia będzie na temat mojego pierwszego spotkania z łosiem. Było to w lesie w Posesdżu, jak się jedzie do Węgorzewa, jest taki las. Było to chyba porą wiosenną, ale nie jestem tego do końca pewna. I to był spacer popołudniowy z moim tatą. Byliśmy właśnie w tym lesie, poszliśmy sobie na taki spacer. Już do końca nie pamiętam tych wszystkich momentów tego spaceru, więc zbytnio Wam nie opowiem. Opowiem Wam tylko to spotkanie z tym łosiem. Więc szliśmy taką prostą, długą drogą i obok był po prostu las. Szliśmy i w końcu spojrzeliśmy w bok, a tam zobaczyliśmy tego łosia. On był wtedy tyłem, był tyłem do nas, więc nie zobaczyliśmy jego pyska. No i cóż, ja byłam przerażona. Nie chciałam w ogóle za nim iść, a mój tata był taki zachwycony. Wow, łoś! W końcu go zobaczyliśmy, bo jeszcze przedtem, przed tą sytuacją w ogóle nie udało nam się zobaczyć łosia na tych naszych spacerach w lesie, więc dla mojego taty to był taki szok i niedowierzanie, że w końcu się udało. A dla mnie to było fajnie, ale byłam trochę przerażona. I z tego co pamiętam zaczęłam płakać. Tata chciał, żebyśmy poszli dalej, żebyśmy poszli dalej właśnie w głąb tego lasu, za tym łosiem, żeby go zobaczyć. Ale ja powiedziałam, że nie idziemy nigdzie, że idziemy do auta, bo ja się boję. No i zaczęłam właśnie płakać, byłam przerażona, więc moje odczucia we mnie nie były do końca pozytywne. W sensie kilka było pozytywnych takich, że no wow, w końcu zobaczyliśmy tego łosia, coś fajnego się wydarzyło, ale jednak jeszcze byłam dosyć mała i bałam się tych zwierząt, więc no, taka jest moja historia. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu Wam ją wytłumaczyłam i że była ciekawa, więc teraz oddaję głos Oli. Ja mam całkiem inną historię. Gdy jechałam gdzieś tam z domu, zauważyłam, że idzie klępa, czyli inaczej samica łosia, po chodniku. Wtedy we mnie były takie emocje, że wow, łoś idzie, ale fajnie. I zrobiłam oczywiście zdjęcie, które na pewno się pojawi. Ja ogólnie chciałabym ostrzec, no po prostu przed tym, że zwierzęta dzikie się po prostu bardzo stresują w mieście. I żeby po prostu na nie bardzo uważać, żeby nikomu nie stała się krzywda. No po prostu, żeby nie podchodzić do nich zbyt blisko, bo to nie jest ich naturalne środowisko. Po prostu, żeby po prostu nie podchodzić do tego zwierzęta zbyt blisko, bo ono po prostu nie jest u siebie i jest po prostu zestresowane. Dobra. Rzeczą, którą chcieliśmy się też z Wami podzielić, to jest to, że po prostu ciężko w Giżycku dostać bezpośrednią pomoc do takiej właśnie adekwatnej do tego sytuacji. Czyli na przykład, kiedy spotkamy tego łosia w naszym mieście, tak, idzie sobie drogą, to nie wiemy, na jaką służbę zadzwonić, żeby po prostu dostać właśnie taką bezpośrednią pomoc, bo można oczywiście w Giżycku zadzwonić na policję, czy tam na straż miejską, ale po prostu, gdy się zadzwoni na policję, to oni przekierowują nas wtedy do straży miejskiej. Straż miejska przekierowuje nas nie wiadomo gdzie, szuka jakiejś osoby, która mogłaby pomóc, ale nie do końca jest wiadomo, czy tak się uda właśnie dostać jakąś pomoc i to jest po prostu takie przedłużanie tego. I po prostu fajnie by było, gdyby po prostu był jeden numer, na który można byłoby zadzwonić, może i takie istnieje, ale my właśnie nie wiemy. Więc jeżeli wiecie, na jaki numer można byłoby zadzwonić i jesteście pewni, że ta osoba, czy ta jakaś tam instytucja by pomogła szybko i bezpośrednio, to piszcie w komentarzach, a z chęcią my też się dowiemy. Chciałabym jeszcze Wam opowiedzieć trochę o łosiach, jakie one są i tak dalej. Więc ja bym chciała powiedzieć to, że łosie są bardzo mało płochliwymi zwierzętami, łatwo je oswoić i rzadko są agresywne, chyba żebyśmy naprawdę podchodzili do nich zbyt blisko, no to wiecie sami, jak zwierzęta czasem na to reagują. Reagują na to jak taki atak czasem. Więc tak, moim zdaniem łosie są bardzo przyjaznymi właśnie zwierzętami. Gdy się na przykład popatrzy im w oczy,
ich oczy są przepełnione taką miłością, takim uczuciem, taką sympatią, że aż ja jak widzę czasem łosia, czy nawet oczywiście inne zwierzęta, bo ja nie zaznaczam tutaj tylko łosi, ale również jakieś dziki, czy nie wiem, żubry, wilki, rysie, choć na przykład niektórych z tych zwierząt nie udało mi się zaobserwować na żywo, to po prostu aż ma ochotę człowiek je przytulić, bo mają po prostu takie pozytywne emocje w sobie. Generalnie łosie uwielbiają i bardzo dobrze pływają oraz nurkują. Żyją około 27 lat. Jak ktoś jest zainteresowany, żeby właśnie takiego łosia zobaczyć, czy nie wiem, sfotografować, to one żyją na mokradłach, na torfowiskach, po prostu na takich podmokłych terenach. Dobra, ja chciałam jeszcze tutaj do Oli wypowiedzieć coś, dodać od siebie, więc chciałam dodać to, że zimą łosie zamieszkują, znaczy przebywają bardziej w młodnikach, czyli takich młodych lasach, a latem bardziej właśnie na tych mokradłach, torfowiskach, łąkach, no bardziej właśnie na tych, gdzieś wychodzą w teren, a zimą właśnie lubią sobie siedzieć w młodnikach. Oraz chciałabym jeszcze dodać, że łoś potrafi biegać z prędkością 60 km na godzinę. No to jest naprawdę bardzo szybko, jak widzicie, więc jest znakomitym biegaczem. I też chciałam Wam dać taką ciekawostkę na temat, że często na łosie mówią gapiszony. I teraz Wam wytłumaczę dlaczego. Łosie często jak się idzie gdzieś tam na spacer, zauważy się tego łosia, to on tak stoi i się po prostu na Was patrzy, lamp, jak niektórzy mówią. No i po prostu potrafi długo stać i po prostu się na nas patrzeć, dopóki my nie zrobimy jakiegoś ruchu, nie odejdziemy, to on wtedy może też odejść, ale zazwyczaj po prostu potrafią kilka minut po prostu stać nieruchomo i się na Was patrzeć centralnie. Więc to jest też bardzo ciekawe, więc mam nadzieję, że nasz filmik właśnie Was edukuje w niektórych takich sprawach, będziecie może więcej wiedzieli na ten temat. Również ciekawe jest to, że łosie, gdy kładą uszy do tyłu, bardzo podobnie do koni, to jest właśnie oznaka już takiego zdenerwowania i sygnału, że trzeba odejść, po prostu zostawić zwierzę w spokoju. Co jeszcze? Ich ślady mają 15 cm oraz są w kształcie takiego odwróconego serca z takimi jakby pazurkami z tyłu. Pokażemy Wam to jeszcze na zdjęciu później. Dokładnie. Ja chciałam dodać to, jak nazywają się poszczególne... No jak się nazywa na przykład klępa, to jest właśnie samica łosia. Łoś, no to możemy go nazwać albo po prostu łoś, albo byk. A młode łosia nazywamy łoszakami. I łosie mają poroże, czyli to, co mają tu. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, co to jest bukowisko. To jest okres godowy łosi, który odbywa się jesienią. Wtedy możemy usłyszeć takie charakterystyczne buczenie, dlatego to się nazywa bukowisko. I łosie wtedy mogą być dosyć bardziej agresywne, bo jednak walczą o te samice z innymi samcem walczą o tą samicę i mogą być po prostu agresywne te łosie, dlatego musimy po prostu też uważać w takie pory. Łosie gubią swoje poroże w okresie lutego i marca. Więc wtedy najczęściej można wybrać się do tego lasu w poszukiwania takiego właśnie poroża. A właśnie nakładają te poroże w okresie kwietnia i maja. Dobra, chciałam jeszcze na koniec zaznaczyć, że łosie są zwierzętami chronionymi, tak na przykład jak żubry i wilki. Na koniec odcinka przygotowałyśmy dla Was śmierdzącą zagadkę, której prawidłowa odpowiedź będzie miała wpływ na temat kolejnego odcinka. Mamy nadzieję, że nasz filmik Was czegoś nauczył i że był ciekawy. Dawajcie znać w komentarzach, czy takie odcinki Wam się podobają i czy chcecie ich więcej, więc... Do zobaczenia!